Przedstaw poniższe dane na wykresie pudełkowym z wąsami. I jak w poprzednim filmie, przy wyznaczaniu kwartyli nie bierz pod uwagę mediany. Tu mamy zbiór danych. Jeżeli to pomoże, to przeciągnij myszą liczby i ustaw je w innej kolejności. Na pewno to zrobimy, bo to zdecydowanie pomaga. Kolejność nie ma znaczenia przy sprawdzaniu odpowiedzi. To jest zadanie ze strony Khan Academy, czyli po prawej stronie zawsze jest taki zielony guzik Sprawdź odpowiedź. Jak będziecie rozwiązywać takie zadania samodzielnie na stronie Khan Academy, to będzie on widoczny. Jeżeli chcemy narysować wykres pudełkowy z wąsami, to dobrze jest uporządkować dane. Poukładajmy je od najmniejszej do największej. Tu jest jedynka, jest parę dwójek, trzy dwójki, są dwie trójki, jedna czwórka, piątki, szóstka. 7, 2 ósemki i największa dziesiątka. Mamy dane uszeregowane od najmniejszej do największej. Na tej podstawie możemy już narysować wąsy, które oznaczają rozstęp. Najniższa liczba to 1, największa liczba to 10. Wąsy pokazują rozstęp. Teraz ustalmy, jaka jest mediana tego zbioru danych. Policzmy najpierw liczbę danych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 liczb, ponieważ jest to parzysta liczba danych, to dwie środkowe liczby pomogą nam znaleźć medianę. Środkowej liczby po prostu nie ma. Musimy obliczyć średnią z dwóch. Gdybym na przykład ustalił na oko, że ta czwórka jest liczbą środkową, to po prawej stronie ma ona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 liczb, a po lewej 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tylko, więc nie leży w środku. Tak samo będzie dla tej piątki. Środek leży tak naprawdę pomiędzy tymi liczbami. Czyli jeżeli mamy parzystą liczbę danych, to bierzemy dwie środkowe liczby, T czwórkę i t5 i obliczamy z nich średnią. Średnia z 4 i 5 to 4,5 to mediana całego naszego zbioru danych. 4,5, czyli tutaj. Teraz wyznaczymy medianę dolnej części danych. I medianę górnej części danych. Powiedziane jest, że mamy nie brać pod uwagę mediany. Oczywiście, że nie weźmiemy, bo mediany nie ma wśród naszych danych. Mediana 4,5 leży pomiędzy danymi, więc nie ma problemu. Weźmy teraz tę dolną połowę danych i znajdźmy jej środek. Mamy 7 liczb, czyli środkowa to będzie ta, która ma 3 liczby z każdej strony to będzie ta dwójka. Czyli ta linia, lewa granica pudełka, leży nad dwójką. Do prawej granicy pudełka potrzebujemy mediany górnej połowy danych. Pamiętajcie, że 4 i 5 to były nasze liczby środkowe. Mediana leży pomiędzy nimi, czyli górna połowa danych zaczyna się od tej piątki i kończy na dziesiątce. 7 liczb, środkowa będzie miała 3 liczby z każdej swojej strony. Ta siódemka ma 3 liczby z lewej, uwzględniamy tylko górną połowę, i 3 liczby z prawej, czyli 7 to prawa strona pudełka. No i zrobione. Narysowaliśmy wykres pudełkowy z wąsami. Łatwo na nim zobaczyć rozstęp, ale widać też przynajmniej w przybliżeniu środkową połowę wszystkich naszych danych.